Symbole Twojej marki to są takie elementy, które da się ogarnąć zmysłami, czyli wzrokiem, słuchem, zapachem itd., a które mają zadanie być taką kotwicą, czymś takim, co się kojarzy z Tobą, czymś takim, że jak ktoś na przykład spojrzy na zdjęcie, czy na książkę, czy na tort urodzinowy, to będzie wiedział, że jest to Twoje dzieło, taki Twój symboliczny podpis. Po co nam właściwie symbole? Przede wszystkim absolutnie podstawową funkcją jest to, że ułatwiają zapamiętanie. Jeżeli na przykład wybierzesz sobie jeden kolor, zawsze będziesz się tak ubierać, w takiej kolorystyce będziesz tworzyć grafiki na media społecznościowe, w takim kolorze będzie okładka twojej książki i w takim kolorze będą wszystkie inne elementy twojej autoprezentacji. No to ten kolor zacznie się z tobą kojarzyć i przez to ułatwi się zapamiętanie Twojej osoby. Jeżeli już tak silnie zapadniesz w pamięć, to mamy nadzieję też na wytworzenie skojarzenia, czyli że jak już ktoś zobaczy powiedzmy ten Twój kolor albo jakiś inny element, to wtedy pomyśli o Tobie. A oczywiście chcemy jak najbardziej wryć się w pamięć, w świadomość naszych odbiorców, bo dzięki temu jest szansa, że jak my do nich dotrzemy a oni nas zapamiętają, no to kiedyś tą wiedzę o naszym istnieniu w jakiś sposób wykorzystają. Inna kwestia to jest identyfikacja. Z identyfikacją jest tak, że na przykład jak wyjdziesz na scenę, to nie musisz się przedstawiać i wszyscy już wiedzą kim jesteś, bo na przykład rozpoznają twoją twarz albo wiedzą, że ty jesteś specjalistą w tej dziedzinie, wiedzą, że ty się tak ubierasz yy, i tak dalej. I ostatnia kwestia to wyróżnienia. Czyli wyróżnienie na tle konkurencji. Dzięki temu, że będziesz miał te swoje takie wyraźne symbole, to będziesz bardziej wybijać się, bardziej zwracać na siebie uwagę, niż konkurencja, która takich symboli nie wykorzystuje. Co może być Twoim symbolem? Ponieważ mówimy o marce osobistej, o autoprezentacji, czyli o wszystkim, co wiąże się z Twoją osobą, no to Twój wygląd może być dla Ciebie symboliczny. Twoja twarz, ale też twoja fryzura, twój charakterystyczny styl ubierania się, jakieś kolory, które ubierasz, jakiś element makijażu, nawet jakieś charakterystyczne wąsy to wszystko może być twoim symbolem. I teraz zobaczmy sobie, jak to może wyglądać na takim już bardzo ekstremalnym polu. No i kilka przykładów takiej sytuacji, gdzie wygląd był symbolem danej osoby. Tutaj mamy Steve'ego Jobsa, czyli kreatywnego ducha założyciela marki Apple, już niestety nieżyjącego. I on zawsze ubierał się dokładnie tak samo: czarny golf, ten sam typ model jeansów i takie Adidasy. I zawsze tak wyglądał. E, I do tego stopnia, że stało się to jego symbolem. Że nawet e, oczywiście osoby, które go znają, jeżeli zobaczą sam ten zestaw ubiór bez jego twarzy to i tak pomyślą o Steve'im Jobsie. Drugi przykład. Tu mamy taką symboliczną grafikę i mimo że jest na nim kilka kolorów i to takich nierealistycznych, kilka prostych linii, nie ma oczu, nie ma ust, to i tak bardzo szybko rozpoznamy, że jest to zespół e, The Beatles. A to dzięki temu, że mają właśnie szczególnie te charakterystyczne okulary Johna Lenona, więc jeżeli ktoś zna ten zespół, to po takiej grafice symbolicznej bez problemu rozpozna. I ostatni przykład to są znane kształty wąsów. Niektórzy mężczyźni nosili tak symboliczne wąsy, że stały się ich symbolami. Szczególnie chcę tu pokazać wąs Charlie'ego Czeplina oraz wąs Salwadora Dali. Te wąsy stały się symbolami tych osób, że jak zobaczymy same te wąsy, nawet bez podpisów, to spokojnie dopasowalibyśmy je do odpowiednich osób. I to są dobrze wykorzystane symbole, ponieważ pozwalają bez problemu rozpoznać przedstawiciela te, tego symbolu, e, nasuwają skojarzenia i ułatwiają zapamiętanie. Tak jak już wcześniej podawałam jako przykład, symbolem może być też kolor, a jest to super opcja, dlatego że taki kolor możemy użyć w wielu miejscach, dzięki czemu nasza komunikacja będzie spójna. Czyli tak jak mówiłam, możemy użyć go na przykład w ubiorze, na mediach społecznościowych, w naszej twórczości, wszędzie tam, gdzie udzielamy się zawodowo. Oczywiście symbolem może być też jakiś element graficzny. Jest to właściwie najprostsze, najbardziej intuicyjne rozumienie, i często symbolami jakichś marek jest logo. Świetnie się to sprawdza w markach, które nie są markami osobistymi, czyli powiedzmy Coca-Cola ma takie logo, tak charakterystyczny napis Coca-Cola, że y, bardzo wielu osobom wystarczy tylko malutki fragmencik, tych kolorów czerwonego i białego, i kawałeczek jednej litery, żeby już rozpoznać, że chodzi o Coca-Colę. I to świadczy wyłącznie o tym, że mają świetnie zaprojektowane logo i świetnie zrealizowaną kampanię marketingową. Natomiast, jeżeli chodzi o marki osobiste, to zazwyczaj lepiej sprawdza się jako element graficzny po prostu zdjęcie naszej twarzy, ponieważ chcemy być znani. Jako osoby, którymi jesteśmy, a nie jako jakaś sztuczna marka niezwiązana z żadną osobą. Symbolem może być też jakiś określony styl. Chodzi o taki styl, który widać oczywiście w ubiorze, ale też w innych komunikatach. Możemy na przykład wybrać sobie styl elegancki i będziemy wyróżniać się tym, że zawsze będziemy w garniturze albo w garsonce. Będziemy używać bardzo pięknego, oficjalnego języka, yy, i tak dalej. Ale możemy też zupełnie w inną stronę. Możemy być na przykład prawnikiem, chcieć zbudować markę osobistą, a mimo to właśnie specjalnie wybrać styl taki luźny i tym wyróżnić się na tle konkurencji, że nie jesteśmy w garniturze z aktówką, tylko jesteśmy prawnikiem, jesteśmy kompetentni, ale ubieramy się yy, w sposób bardziej codzienny. Oczywiście symbolem może być też jingle, ale jak oczywiście się domyślacie, tylko wtedy, gdy nasze komunikaty są nadawane w formie dźwiękowej. Czyli na przykład, jeżeli prowadzicie swój podcast, stworzenie takiego jingla, który będzie na początku każdego odcinka, sprawi, że jak ktoś usłyszy tę melodię albo jakąś podobną, nawet to od razu pomyśli o naszym podcaście. Ale mimo wszystko jest to symbol jednak zarezerwowany raczej dla wąskiej grupy y, twórców. I jeszcze na koniec kilka słów o tym, w jaki sposób używać tych symboli, żeby jak najlepiej nam służyły. Przede wszystkim być konsekwentnym. Oczywiście może się zdarzyć, że kiedyś będziesz chciał zmienić swoją identyfikację wizualną, i to się zdarza, i można to zrobić z powodzeniem. Ale jednak, jak już zdecydujesz się na coś, to postaraj przynajmniej przez dłuższy czas trzymać się tego jednego określonego stylu. A jeżeli będziesz chcieć go zmienić, no to stopniowo, powoli i dopiero po jakimś czasie. Musi być po prostu ten czas, żeby odbiorcy się przyzwyczaili i w ogóle zauważyli ten symbol. I oczywiście trzeba być też konsekwentnym pomiędzy różnymi kanałami. Czyli jeżeli wybieramy jakiś styl. Na mediach społecznościowych, no to podobnie komunikujemy się, yy, podobnych elementów wizualnych używamy np. podczas wystąpienia publicznego. Druga sprawa jest taka, że nie warto wybierać jakichś obcych elementów. Tak jak mówiłam np. z tym stylem ubierania się, to jest bardzo dobry przykład, że jeżeli zdecydujesz się na jakiś styl, to niech on będzie Twoim naturalnym stylem, tak jak na co dzień byś się ubrał. Ewentualnie troszeczkę doszlifowanym, ale nie warto budować zupełnie nowego wizerunku. Czyli jeżeli na co dzień ubierasz się w dresy, no to ciężko będzie ci zbudować wizerunek osoby, która codziennie chodzi w trzyczęściowym garniturze, bo po prostu się zamęczysz albo w końcu wyjdzie na jaw to, że jest to tylko e, no, pewna zasłona i nie jest tak naprawdę. Więc lepiej trzymać się swoich naturalnych wyborów. I ostatnia sprawa jest taka, że należy stawiać na widoczność. Te symbole powinny być mimo wszystko w pewien sposób przerysowane po to, aby były widoczne. Być może w naturalnym, prawdziwym, codziennym, prywatnym świecie raczej nie zdarza się tak, że jakaś osoba zawsze ubiera się na określony kolor, ale w świecie marek osobistych, w świecie autoprezentacji jest to jak najbardziej możliwe. Właśnie po to, aby budzić te skojarzenia. E, dlatego trzeba tak dobrać te symbole, żeby ktoś miał szansę zauważyć je, że są symbolami. Muszą się w pewien sposób wyróżniać, inaczej będą tworzyć tylko element tła. To tak jak ze sławnymi wąsami, które pokazywałam na początku tego odcinka, gdyby Salwador Dali miał najzwyklejsze wąsy, takie jak każdy inny w tamtych czasach to nie byłyby one jego symbolem, bo można by go pomylić z innymi osobami. Natomiast miał wąsy, ale w taki sposób podkręcone, w taki sposób ułożone, że stały się widoczne jako symbol.